No i witam wszystkich w kolejnym odcinku z The Last of Us. Jesteśmy prawie na wieży. Przed chwilą uniknęliśmy śmierci 25 razy. Ej, patrzcie! A nie mówiłem? Mówiłeś? Spróbujmy się tam jakoś dostać. A ty, jak się trzymasz? Tak, gościu. Nie? Jak byłam z Henrym, sama załatwiłam kilku zarażonych. Tak, taka jesteś cwana? Byłbyś ze mnie dumny. Tak. No. Zbieramy wszystko, co się da, pamiętajcie. Nawet listę zakupów. Będzie może być coś, co się nawet... Jak to miejsce wyglądało? O! Ma piwnicę. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Ej, a to nie trwa 20 lat? Co on gada? Może to ten dorosły gada. Co to jest? O, samochód, z którego sprzedawano lody. Samochód z lodami? Tak. Henry mi opowiadał, że sprzedawali z nich lody. Co? Nie wierzę. Joel? Dobra. Jemy tam. Wszystko po kolei. Weźmy te duże bronie jednak. Do drugiej broni długiej. Dobra. Puszmy. Co tam? Ciekawe, jak on to zrobi. No, oczywiście nie pokażę. Aha, no dobra. No to daj jeszcze tą pompkę, coś tutaj poprzerabiamy. Zwiększ zasięg. O! No i to się przyda. No i świetnie, dobra, na razie zostawimy sobie tak jak jest. No tak, dobra robota. No, Joel, poklep się po pleckach. Wszyscy na mnie czekali. Ja muszę każdy dom obejrzeć. No to nie muszę, ale mogę. Czy coś będzie na mnie tutaj czekało? Powinno, no bo... Dobra. To są pewnie jakieś super wskazówki. Ale... Nie wiem, coś tutaj? Wszystko okej? Ta... Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Ktoś niewprawiony by tego nie zauważył. Jednak ja. Widzę wszystko. Ej. O, to co? O, 8:21:36. No dobra, no to musi być kod. Ale spoko, pokój. 8:21:36. Idziemy. Do sypialni. Było chyba tutaj, nie? Ej, zobacz. Trzymaj. Co to jest? 8.
21. 36. No i pięknie. Myślałem, że będzie pusto, no ale jest okej. Dobra, to nam wystarczy. Okay. Hej Sam, ostrożnie. Okay. Chciałem powiedzieć więcej niż szabrujemy, ale zmieniam stanie. Aha, cholera. Twoja kolej. Okay. No, zobaczymy. Eli, dawaj. Tak. Bum. Ach. Wrodzony talent. Fuks. Nieprawda. Może być. Miałaś fuksa. Dobra, chodźmy tutaj. No dobra, ostatni jeszcze. Detour, dobra. O, coś tutaj jest, cegła. No i gdzie my mamy iść? Świetliki tu były. O, dobra. Na to wygląda. Jakich znajdziemy? Znam jednego faceta. Mojego brata. Należał do świetlików. Podobno jest w Wyoming. Najpierw znajdziemy jego, a potem świetliki. Wchodzisz w to? Dobry plan. No. No, dobry plan. Tylko gdzie mamy iść? Hej, Henry! O. Tak? A co z pozostałymi? A to znaczy? Ej, skoro nam się udało, to może ktoś jeszcze przeżył. Tak, Sam. To możliwe. Tak, tak, na pewno. No i no i co? Chodźmy tutaj, tu jest jakiś X. 12, 18, 5, co? Może tu są jakieś tylne... O, jest, są tylne wyjścia. No, bardzo dobrze. Strzelcie się! Jebany snajper! Widzieliście skąd strzelał? Z drugiego końca ulicy. Widzę go. Zostańcie tutaj. Nie! Zanim zaczniecie, spróbujcie odwrócić się. Ja w tym czasie spróbuję go podejść. Okej. Ostrożnie. Jak zwykle. Ciekawe ile ma naboi, tak a propos. Ile on tu powysyła tych swoich... O! To nie było miłe. Ja tu sobie spokojnie szukam. Aha, nie trafiłeś. No chodź, nie zrobię ci krzywdy. Słowo harcerza. Jakoś mu nie wierzę, a wy? Dobra, idę tędy.
No, nic tu nie ma. Mój mały. Dobra, dobra. Teraz go ciaknę. Dobra, idź spać. Co mu maska, żeby nikt go nie rozpoznał? Niepotrzebnie strzelałem. No ale dobra. Powoli, powoli, powoli. Gość chyba się zgliczował albo coś, nie wiem. Dobra, tak to załatwimy. Ja jestem martwy. Był gdzieś jeszcze jeden. O, tu jest. What? Więcej tutaj jest. Braci chłopcy. Co on kuca? Dobra, tu jest ten snajper. Najmniej tu był. Chwilą. O, jest. Jego broń. O. Joel, jak mogłeś się tak... Jezus. Łap za broń. No dobra, jest git. W locie go złapałem. Ile ich tu jeszcze jest? Ruszajcie się. Nie trafiłem.
Dobra, dostał w rękę i zginął. No dobra. Kogo wy strzelacie? O, tu jeszcze jeden. No dobra, po kolei. I po cichutku. Znaczy no dobra, już na po cichutku już za późno. Aha. O nie, nie, nie. No ja myślałem. Nie trafiłem. Nie dobrze. To jest kuloodporne. I następny. No wyłaś. Uwaga! Gdzie oni są? Tutaj, dobra. Dobrze. Tak? Patrzcie na to. Okej. Okay. Udało się. No co da mam uciekać? W porządku. Dobra, już. No nie. Sam. W porządku? Tak, nic nie jest. Dobra. Nic nie jest, mówiłem. No. Jakim cudem ja nie trafiłem. Szybciej, szybciej, szybciej. Ej, no nie mogę niżej pocelować. To świetnie. No ładnie, nie mogę celować niżej. No. Teraz tu już nic nie zrobię. Uciekamy. Jesteś cały? Jestem. Chcesz oberwał? Nie. Wszyscy cali. Nic nie jest. Dobra, chyba pora stąd spadać. Małego dzieciaka pogryzli. Idziemy. Na bank. Nie przyznał się. No tak mi przykro, dzieciaczku. Jaja sobie robisz. Nie, poważnie. Były urodziny Tomiego. Miał tylko jedno życzenie. Wypożyczyć dwa Harley'e i ruszyć w trasę. O, stary. Dałbym się pociąć za rundkę dookoła bloku. Chociaż jedną. I jak było? Dobrze. Nawet bardzo. Dobrze? Czy ty go słyszysz? Człowieku, dawaj szczegóły, opisz go. Wiecie co, chyba lepiej będzie, jak zostawię was samych. Hm? Nie, 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 Eli. To nie jest zwyczajny motocykl, dobra? Musiałabyś wsiąść na to cacko, poczuć moc, przekonać się sama. O, ta, a skąd wiesz? No, widziałem go w moich snach. O, proszę. Okej. Teraz będzie scena, jak pogryzie tego małego. To się zmieni. Chyba nikt ode mnie już tutaj nie dotrze. Tak. Najgorsze jest to, że nie wiem, co powiedzieć Samowi. Wiesz co?
Mam wrażenie, że ci dwaj są sobie przeznaczeni. Co robisz? Przeglądam zapasy, które dzisiaj znaleźliśmy. A, rozumiem. I jak tam nasze brzoskwinie w syropie? Henry cię przysłał? Nie. Dlaczego miałby mnie przysłać? Żeby sprawdzić, czy czegoś nie spieprzę. Myślę, że wszyscy nieźle się spisaliśmy. Zwłaszcza ty. A co on zrobił? Wszystko w porządku? Ta, nic mi nie jest. Dobra. No, to... Teraz? Dobranoc. Dobranoc. Czemu ty nigdy się nie boisz? A kto powiedział, że nie? To czego się boisz? Poczekaj. Skorpiony nie są fajne. I... nie lubię samotności. Boję się, że zostanę sama. A ty się boisz? Boję się zarażonych. A jeśli to wciąż są ludzie? I tam w środku są uwięzieni we własnym ciele? Boję się, że mnie też to spotka. Okej. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół. Pomagamy sobie nawzajem. Po drugie... zarażeni tylko przypominają ludzi, ale w środku już nimi nie są. Henry mówi, że ich już tu nie ma. Że wrócili do swoich rodzin. Do nieba. Myślisz, że to prawda? A sama się zastanawiam. To znaczy, chciałabym w to wierzyć. Ale nie wierzysz? Chyba nie. Tak. Ja chyba też nie. A, z tego wszystkiego prawie bym zapomniała. Proszę. Nie pokazuj mu, to ci go nie zabierze. Okej. Padam z nóg. Śpi dobrze. O, ładnie pachnie. Dzień dobry. Gdzie sam? Niech się przynajmniej raz wyśpi. A. Jak chcesz, żeby zjadł z nami, to idź go obudzić. Okej. Sam? Sam! Lero zaraził się! I co teraz? Kurwa, to mój brat! Jebać to! Cholera! Eli, nic ci nie jest? Nie, o Boże! W serialu zrobili to lepiej. Nie. Sam. Henry? Nie ruszaj się. Henry! Coś ty zrobił? Sam! Wezmę od ciebie broń, okej? Okej, spokojnie. To twoja wina. Nikt tu nie jest winny. To wszystko twoja wina! Henry! Henry, nie! O Boże. Ajajaj. W serialu było to zrobione lepiej, no ale to tylko moja opinia. Jesień. Thank you.
Trochę czasu minęło. Hrabstwo Jackson. To znaczy, że jesteśmy blisko miasta, prawda? Tak, parę kilometrów. No. No i mamy kolejny crash, tak więc dziękuję i do zobaczenia w następnym odcineczku.